Witam wszystkich gorąco. Kiedy rozpocząłem moją służbę wiele lat temu, Bóg przekonał mnie o tym, że powinienem modlić się o naszych liderów publicznie. Biblia mówi, jeżeli modlisz się o twoich liderów, wówczas będziesz miał obfitość i błogosławieństwo. A więc pytanie, czy modlisz się o swojego szefa, niezależnie jakim jest? Czy modlisz się o swojego burmistrza, prezydenta miasta, wojewodę, prezydenta, premiera twojego kraju? Dlatego dołącz do mnie i módl się o twoich władców, zanim rozpoczniemy. Panie, dziękuję Tobie za mój kraj. Modlimy się, aby nasz kraj stał się tak mocnym, aby nasze dzieci mogły tutaj wyrastać, czuć się bezpiecznie i aby nasz naród stał się narodem wolności. Boże, my rozumiemy, czym jest modlitwa. Dlatego my wypowiadamy i prosimy Cię o Twoich sprawiedliwych liderów, którzy będą stać za prawem, za prawdą i tylko prawdą. Modlimy się o takich liderów, którzy są gotowi oddać swoje życie, poświęcić lub narazić swoje kariery w imię prawdy i sprawiedliwości. Modlimy się o błogosławieństwo i ochronę nad nimi. A ci liderzy, Boże, którzy nie podążają za Twoją radą, za Twoim słowem, modlimy się, postaw w ich pozycji tych, którzy będą podążać za Tobą. Amen. Amen. Podobne kazanie wygłosiłem kilka lat temu. I kilka rzędów dalej siedział pewien człowiek, który nigdy nie był w kościele. Łatwo można było się zorientować, że przyszedł z powodu zaproszenia jego znajomego i bardzo lubimy takich nowych ludzi. I wtedy, pamiętam, mówiłem o tym, czym była, czym jest Ewangelia. Często słyszymy od pastorów, którzy mówią, kochamy Cię i akceptujemy takim, jakim jesteś. My Ciebie naprawdę szanujemy. A więc wtedy, kiedy głosiłem, ten człowiek zauważył, że niektórzy słuchacze odpowiadają mi w trakcie mojego kazania. Mówią, tak, amen, głoś. Więc pomyślał, że to jest całkiem w porządku. A więc zaczął lubić moje kazanie. I po czasie zaczął robić to samo, jednak używał słów, których my potocznie nie używamy. I zaczął po swojemu dodawać, tylko że to było w jego mniemaniu pozytywne. Zaczął kląć, mówiąc, tak, pastorze, i zaczął dodawać swoje epitety. I tak powtórzył to z 7 razy. Jednak to, co mi się bardzo podobało, to fakt, że nikt go nie przygłuszył, nie uciszył, nie poprawiał, ponieważ oni wiedzieli, że on był po raz pierwszy, że on był tak podekscytowany, że na swój sposób odpowiadał w najlepszych motywacjach. I dookoła ludzie mieli na to wyrozumienie. Jeżeli mnie trochę znasz, wiesz, że nie cierpię religijności oraz religijnego zachowania, bo religia to nic innego niż osądzanie się jeden drugiego i wyszukiwanie błędów u innych, porównywanie się jeden do drugiego. To wszystko są religijne śmiecie, bo my nie głosimy religii, ale relacje z Bogiem. A jaka jest w tym różnica? Na przykład w małżeństwie, jeżeli byś wstał i powiedział, dzień dobry, żono, a potem po śniadaniu byś powiedział, dziękuję za śniadanie, żono, a potem po pracy wracasz i mówisz, czy miałaś dobry dzień? Tak. No to dobrze Cię widzieć, do widzenia. A potem zasypiając powiedziałbyś, jak się dzisiaj masz, miałeś. I tak byście powtarzali tą samą formułkę przez całe życie, każdego dnia. Tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku, dekadę po dekadzie. To byłaby religia, bo byście tylko przechodzili przez rutynowe odzywanie się do siebie, mniemając, że do małżeństwa wystarczy tylko minimum. Jednak prawdziwa relacja to uczenie się nawzajem o sobie, to wzrastanie razem, to przebaczanie sobie jeden drugiemu, zaskakiwanie się nawzajem, błogosławienie się. Dlatego, kiedy będę dziś mówić o religii oraz o służeniu Jezusowi, będę mieć nadzieję, że zobaczycie, jak bardzo nie cierpię religii, jak bardzo religia wręcz odstrasza ludzi od Boga. Podróżując po świecie, trenując pastorów z tak wielu różnych denominacji, zauważyłem, że Ewangelia nie zawsze jest we właściwy sposób zaprezentowana. Dzisiejsze przesłanie w wielu kościołach
polega na tym, że jeżeli masz grzech w swoim życiu, wtedy zazwyczaj głosi się, lepiej przynieść to pod krzyż, lepiej pozwól, by krew Jezusa cię obmyła, ponieważ Bóg tego nie cierpi i jesteś bezpośrednio pod przekleństwem, a nie błogosławieństwem Bożym, co powoduje, że każdy tylko sprawdza listę, czy jestem to, czy jestem tamto, czy kwalifikuję się, czy zrobiłem wszystko, co powinienem. I wszystko byłoby dobrze pod warunkiem, że taka presja stwarza coś, co powoduje, że ludzie nie chcą iść do kościoła, bo wszyscy zaczynają się osądzać. Chodzą w strachu zamiast w nadziei. O matko, lepiej się upewnij, że Bóg nie jest na ciebie zły. A tego rodzaju mowa tworzy tak wielki podział, stwarzając obraz, jakby Bóg miał swoją listę, jakby był swoistym Mikołajem. On da jednym dobre prezenty, a innym da jedynie bryłkę czarnego koksu, bo byłeś niegrzeczny. To właśnie zrobi z tobą religia i religijny kościół. Ale to nie jest prawdziwa Ewangelia. Proszę, zostań ze mną i pozwól mi to wyjaśnić. Kiedy byłem młody, miałem wtedy około 17 lat, coś się wydarzyło w moim życiu, kiedy spojrzałem na moich przyjaciół. Niektórzy już nie żyli, bo przedawkowali, inni umarli w wypadku, jeszcze inni całe życie ćpali, chodzili na imprezy. Dlatego uświadomiłem sobie już wtedy, jak dobrym jest służyć Bogu. Ale wtedy jednak nie cierpiałem się modlić. Jestem z wami szczery. Bo jak tylko padłem na kolana, zaczynałem się modlić, wtedy czułem, jakby Duch Święty natychmiastowo wyciągał listę moich grzechów. Okłamywałeś nauczycieli, nie słuchałeś matki, nie szanowałeś, obiecałeś ojcu, że zrobisz coś, a nigdy tego nie zrobiłeś. I od razu miałem masę strasznych myśli, próbując w tym samym czasie modlić się, mówić do Boga, ale byłem pewien, że to on mi robił reprymendy. Leon, zobacz to, to, tamto. Przedstawiał mi całą listę, grzech po grzechu, grzech po grzechu. Więc wiedziałem, że muszę uciec się pod krew Chrystusa, że muszę pokutować, cokolwiek musiałem zrobić. I szukałem, z kąta w kąt chodziłem, myślałem, próbowałem, jak mam naprawić te wszystkie grzechy. Tylko myślałem, jak? Aż w końcu wstałem, a mój sposób modlitwy był tragiczny. Ten czas wydawał się najgorszym w moim życiu. Tak bardzo się ociągałem. Jednak potem w moim studiowaniu stwierdziłem, że to była prawda. Byłem również uczony, że jeżeli cud nie wydarzy się w moim życiu, wtedy na pewno to ja zrobiłem coś niewłaściwego, że na pewno gdzieś był ukryty grzech w moim życiu. Więc kiedykolwiek coś się wydarzyło, ja nawet nie chciałem, aby ktokolwiek o tym wiedział, a tym bardziej, że moja modlitwa nie poszła. Bo by powiedzieli, o, lepiej weźmy go pod lupę. Jaki on ma grzech? Czemu tam nie ma cudów? Jednak kiedy studiowałem Słowo Boże, uświadomiłem sobie, że jeżeli nie było cudu, to nie była moja wina albo mój grzech. A w dodatku uświadomiłem sobie, że to były tylko moje założenia, że Duch Święty powinien przekonać mnie tylko o jednej rzeczy, o moim grzechu, lecz przecież byłem nowonarodzony. Więc to nie było jego służbą, bo widzicie, Biblia mówi, Jana, że Duch Święty czyni trzy rzeczy. On przekonuje świat o grzechu, następnie on przekonuje ciebie o sprawiedliwości oraz o osądzie. A co to znaczy? Biblia nam mówi, że z powodu jednego grzechu możesz pójść do piekła, a jest nim niewiara w Jezusa Chrystusa. To wszystko. To jest sposób, w jaki przyjmujemy Jezusa Chrystusa, kiedy On przychodzi do naszego serca. Teraz jesteście na nowo narodzeni, stajecie się Jego apostołami. Następnie drugi etap, rolą Ducha Świętego jest, aby zanim przyjmiesz Jezusa jako swojego Pana, aby cię przekonać, że nie możesz tego uczynić bez Niego. Lecz teraz, kiedy już Go masz, Jego zadaniem i celem jest, aby cię przekonać o tym, że jesteś sprawiedliwy, że podobasz się Bogu, że Bóg cię kocha, że widzi cię przez ofiarę Jezusa, że Jego moc została tobie dana, że czegokolwiek nie mogłeś w stanie uczynić wcześniej, przed, czymkolwiek byłeś uzależniony, On dał tobie moc, abyś wygrał i powstał. I kiedy zacząłem to widzieć z tej strony, wówczas to absolutnie zmieniło moje życie, moje podejście i nauczania, które mi bardzo w tym pomogły, mówiły o łasce oraz wierze. Kiedy nauczysz się połączyć, co jest bardzo proste, łaskę z wiarą, wówczas zaczniesz chodzić w cudach Bożych. Wtedy właśnie wydarzają się cuda.
Lecz na jedną milę cudów mamy również dwie mile doliny. A więc ta grupa, która uczy na temat łaski, nie myślą o wierze, mówią, wszystko jest łaską Bożą. Mówią, Bóg jest suwerenny, On ma wszystko pod kontrolą. To jest niewłaściwa doktryna, bo owszem, oczywiście wiemy, że Bóg ma pod kontrolą wszystkie rzeczy. Biblia nam wyraźnie mówi, że pod koniec czasów szatan nigdy nie wygra i de facto on sam wie, że przegra. I amen, zgadzam się, Bóg jest pod kontrolą tego faktu, ale Bóg nie jest pod totalną kontrolą ciebie. On tobie dał tę kontrolę i wolność, abyś czynił cokolwiek chcesz, mówił cokolwiek chcesz, czynił jakąkolwiek chcesz decyzję, mógł go wybrać albo go odrzucić, bo to jest wolność, którą ci dał, a której on nie naruszy. Jednak ludzie twierdzą w Kościele, a cokolwiek się dzieje, to jest Boża wola. No tak, ale wszyscy umarli w danym wypadku. Boża wola. Tysiące ludzi poległo na wojnie. A to Boża wola. Ktoś został zgwałcony. A to Boża wola. Bóg jest suwerenny, przecież jest pod kontrolą. Naprawdę to jest Bożą wolą? To jest śmieszna i wręcz absurdalna doktryna. Jednak wiele kościołów wciąż ze mną walczy i wiem, że nawet po tym kazaniu otrzymam wiele e-mailów i wiadomości, komentarzy. Pastor Leon, nie możesz powiedzieć, że Bóg nie jest suwerenny. O, ja wiem, co znaczy suwerenny. To znaczy wszechmocny, wszechpotężny. Oczywiście, że On jest, ale On dał swoje słowo człowiekowi i nie należy pomijać faktu, że On dał nam autorytet i prawo i On nigdy ciebie do niczego nie zmusi. Dlatego wielu z jednej strony mówi, Bóg jest suwerenny, On jest pod kontrolą i cokolwiek się dzieje, to jest Jego wola. Jednak to jest leniwy rodzaj wiary, wtedy nic nie musisz robić. A Biblia mówi, jeżeli poddasz się Panu i dasz odpór diabłu, wówczas to wszystko samo od ciebie uciesza, ponieważ chodzisz w zwycięstwie. Więc jak możesz się do tego dostosować? Jak możesz odrzucić od siebie sztorm, jeżeli Bóg jest w tym sztormie i Jego wolą jest, abyś był w tym sztormie? I po co w ogóle idziesz do lekarza? Ekonomia idzie w dół, wszystko wokół się burzy, ale Bóg jest suwerenny. Nie przejmuje się, bo Bóg jest pod kontrolą. Po co idziesz do banku? Po co budowałbyś biznes? Przecież według tej doktryny idziesz w dół, bo przecież wygląda na to, że to jest Boża wola. Dlaczego miałbym z Nim walczyć? On jest suwerenny. Mam nadzieję, że zaczynasz widzieć, jak absurdalną jest ta doktryna, ponieważ jest napisane, że masz dać odpór diabłu i że masz się poddać Bogu. A teraz mamy drugą grupę ludzi po drugiej stronie. Ludzi, których nazywamy ludźmi wiary. Dla nich wszystko polega na wierze. Oni tyle wyznają, deklarują, ogłaszają. Musisz coś ogłosić tyle i tyle razy. Musisz być wspaniały, dobry, uczynić to i tamto, aby coś zdziałać. I oni tak bardzo są w swoich martwych uczynkach, że zapominają o tym, czym jest łaska. I nie umieją pojednać tych dwóch czynników. Zapraszamy do kolejnych części tej serii nauczeń.